Witajcie u Beci w kuchni. Witajcie, kochani. Becia będzie smażyć coś. Rybkę będziemy smażyć. Wiecie, że ja to jestem taka, że ja mogłabym jeść rybę na obiad, kolację i śniadanie. Nic nie mogę na to poradzić. Rybę, śledzie, no wszystko to, co jest z ryby. A że... Zaraz wam pokażę. Ostatnio na kanale tam u mnie to mieliście ten... flądrę smażoną, tylko miałam takie malutkie flądry. Te malutkie flądry to ja nieraz nawet nie ten... Nie obieram. No, one malutkie. Tak, one malutkie są, także nawet ości ich i mnie ten... Nie obieram. A dostałam... Patrzcie, takie dwie... Wielkie flądry. Naprawdę wielkie. To je tak, bo one mają dość duże łuski. A, fajnie się obiera, pokażę wam polecajkę. Takie coś. Tylko to musi być takie sporządne, żeby to się nie uginało, bo są różne. Także jak kupi to coś, bardzo fajnie się tym skrobie ryby. No, skrobak ze sklepu wędkarskiego. Tak. O właśnie, w sklepie wędkarskim też takie coś można nabyć. Naprawdę jest ekstra. No. Ja polecam, bo skrobię ryby i nawet właśnie takie, które jak flądra taka duża się źle... Czekaj, trzeba posolić flądrę. Się skrobię, to tym naprawdę skrobię się fajnie. Tylko, że ja wkładam taką flądrę sobie do reklamówki dużej i skrobię pod spodem. Wtedy no, żeby nie fruwały. Tak, nie fruwały. Trzeba ten... Posolić. Posolić flądrę. Ja już je zrobiłam, ale ekstra. Majcia wszystko wmuciła. No i czekaj, flądra u nas była, słuchajcie, taka o... flądra, tylko że ona miała głowę, ja głowę odcięłam, ale to malutkie głowy mają flądra. To były po 25 zł za kilogram, świeże. Mhm. Świeże flądry były po 25 zł za kilogram. Ja je zrobię tylko w samej mące. Nie nasiąknie, jeżeli dacie na odpowiednią temperaturę. I ja smażę na takim dość głębokim oleju. O, dzisiaj będą w samej mące. Ekstra. O, jeszcze troszkę uciszę, bo cię ma za mało. Krewetki były pyszne. Tak, ja bardzo lubię. No. Tylko, że są drogie, no i sobie... Raz kiedyś. No. Tak, raz kiedyś, no, na takie imieniny, rocznicę ślubu, urodziny, o, to sobie pozwolimy. Jaka flądra? No mówię, że takie... To flądra jedna. No, to jest flądra jedna. A, dziękujemy za takie, jak to się nazywa, takie... Zapomniało, jak ktoś zapomniał i złożył później troszkę życzenia, to też bardzo za nie dziękujemy. Ja się nie gniewam, że ktoś zapomniał, że ktoś nie miał czasu, ktoś nie wiedział. Zapomniał właśnie, to dobrze, nie? Ale mi to naprawdę się w ogóle nie gniewam. Także nie pisać mi pani, jeszcze jak pani Beata, to już w ogóle Beata jest. Jak ktoś pisze mi, Beata, zapomniałem, przepraszam, to nie przepraszać. Każdy ma prawo zapomnieć. Albo babciu Beciu. No, ktoś tam się do mnie zwraca, babciu Beciu. No. Ale chyba najbardziej to miałam taki jeden komentarz takiego jakiegoś młodego chłopaka, który mi napisał tak, że bardzo by chciał, żebym była jego ciocią. No. Mówi, tak bardzo bym chciał, żebyś Beciu była moją ciocią. Mówi, miałbym do kogo wolno chodzić na takie pyszności. No a inny pisał, że żebyś go adoptowała, nie? A to dziewczyny pisały. To dziewczyny. Tak, żebym adoptowała. No, także słuchajcie, to jest bardzo miłe, naprawdę. Że nawet młodzi ludzie, ale tak jak mówiłam, jest dość dużo młodych ludzi na tym kanale. Tam Becia gotuje właśnie, bo ja mówię teraz o tej. Którzy właśnie oglądają, jak... Co zrobić? Tak jak ktoś tam właśnie napisał, że przepisy są długie. No są długie, no.
No bo taki kanał. Nie, Artek, chodzi o to, że słuchajcie, że ci młodzi ludzie, tak jak ja byłam młoda, to się gotowało z babcią, gotowało się z mamą. Ty byłaś młoda? Tak. To się gotowało. Teraz są inne czasy. Ludzie, jest bardzo dużo, kiedyś nie było McDonaldów, tych restauracji tak no. dużo. Teraz ludzie chodzą coś takiego, pozapisywani na stołówki. Idzie, kupi hot doga, hamburgera i gdzie on ma się nauczyć? Usmażyć nawet głupią rybę? Albo zrobić naleśniki? No nie ma gdzie. Rodzice często zapracowani też kupują... Przecież kiedyś w sklepie nie było, że kupiłeś sobie naleśniki gotowe, placki ziemniaczane. No, kiedyś nie. Nie było tego. Jak nie umiałeś zrobić, no to nie jadłeś. A i przypominamy jeszcze, sprawdźcie swoje suby. Tak. Bo YouTube potrafi wam wyłączyć. No. Także mówię, dlatego właśnie są takie długie przepisy, żeby ci młodzi no. ludzie, którzy mi dziękują, właśnie mogli... Czekaj, zobaczymy. Czekaj. Bo patrzę, że gaz musi być fest. Dlaczego? Bo jak damy rybę, to zaraz temperatura się zniży i wtedy nie gotuje, nie się nie smaży, tylko się gotuje. O! Skórą kładziesz, tak? Tu jest po jednej i po drugiej stronie skóra, więc jest wszystko jedno. Aha, no. Ale gdyby po jednej stronie była skóra, to ja jeszcze słyszałam, że jedni mówią, nie wolno wkłaść skórą do dołu, tylko powinno się wkłaść mięsem, a ja uważam, że odwrotnie. Tak jest. Bo jak położę tak skórą do dołu, to para, która jest w mięsie, ona mi wyparowuje, bo zazwyczaj bardzo dużo wody jest w rybie. A jak położę na samym początku skórą do dołu, to ta ryba zaczyna się gotować. No, ale już się ładnie ten. Ona piecze. Się gotuje, ona się piecze. Piecze raczej. No. I tak właśnie będziemy sobie jeść rybkę. Plądrę. O. Taką miseczkę zupy, co Becia robiła wcześniej, to człowiek jest obżarty jak borsuk. Na cały dzień starcza. Fajna właśnie. Bardzo smaczna. Bardzo smaczna, można bułeczkę wziąć i się człowiek tak najada jak... Jezu, może w końcu pojedziemy na ten. O, widzicie, patrzcie, duży gaz jest. I ona się fajnie piecze. Jakby był za mały gaz, ona by się zaczęła nam gotować. No, to by była taka sobie, nie? Na śrubnię dało olejem. Gdzie ty chcesz jechać? Na ryby mieliśmy jechać. No. Bo na grzyby nie ma po co. Nie ma grzybów. Nie ma, sąsiada pytamy, on jest grzybiarz. Z pecem. No. Normalnie. Mówi, że grzybków nie. I to mam właśnie największy gaz, gdzie on ma takie dwa palniki. No, i one są, tak, i one są na full. Także w ten sposób smażyć rybę i tą obieram. A jak takie te malutkie plądry, to są zazwyczaj, wiesz, zdarzają, bo rzadko. To jest prawie jak karmazyn takie wielkie. Jaki karmazyn? A jakiś halibut. Halibut, oj, przepraszam. No przejeżdżyłam się. Karmazyn jest chyba czerwony. Tak, jak halibut. No tylko, że to jest na pewno... Halibut chyba kosztował 45 zł. No, a to 25. To właśnie plądra, nie? Tak, plądra jest bardzo dobrą rybą. Jezu, zaszło mi w gardle, tak gadam. No. My jak kupiliśmy ten soda Express, czy co to, do wody mineralnej, to ja nie wiem, ile my to już stream. Mamy. Soda Stream. Ile my już go mamy? Nie wiem, ale już jeszcze trzeci gaz. Trzeci nabój żeśmy tak. dopiero założyli. Ale jest ekstra. No przynajmniej na dwa miesiące gdzieś wystarczy. I tam słyszałam na którymś kanale, któraś właśnie pokazywała to, i że butelki śmierdzą. Śmierdzi? Nic. Nie śmierdzi, tylko że ja do tych butelek nie wrzucam nic. Ani mięty, nic, kompletnie nic. Sama woda. Nie można. No, nie wolno, tak. Jeżeli się tu wrzuci właśnie jakąś cytrynę, miętę czy coś, to one później właśnie przechodzą tym zapachem i butelki śmierdzą. No, do kubka to sobie można wrzucić. Tak, no my do kubka wrzucamy sobie miętę, czy właśnie cytrynę. No, także tak. No i to by było na tyle. Na tyle, nie? Także cóż. Tak. Żegnamy się z wami. Trzymajcie się ciepło. Tak, trzymajcie się, kochani. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.